Miłosz Kutyła odbiera gratulacje za zwycięstwo i najbardziej okazały puchar. Drodzy Państwo, przed nami zwycięzcy międzynarodowego turnieju piłki nożnej dla rocznika 2004 pod patronatem prezydenta miasta Lublin. Piłkarskie nadzieje, Motor Lublin! Halo! Drodzy Państwo, to nie są brawa godne dla zwycięzców. Jeszcze mocniej! Halo! Od razu lepiej. Co? Motor do finału awansował po dwóch seriach rzutów karnych, najpierw w ćwierćfinale odgrywając dwóch, później odgrywając Kimisza w półfinale, a w finale byli już bezkonkurencyjni 4-0 w meczu z BKS-em Lublin. Gratulacja trenera Kamila Skorona. No dobra, postaram się jak najszybciej. Najlepszy zawodnik w barwach drużyny piłkarskich nadziei. Co? Filip Wysłucki. Nie słyszę cię wcale. Dobra, zadzwonię mi potem, bo teraz oddanie zdjęcia robię. Gratulacje dla Filipa. Uśmiechamy się szeroko. Drodzy Państwo, chwila dla fotoreporterów. Gratulujemy, drodzy Państwo, to nie koniec nagród. Jeszcze skończyliśmy dopiero klasyfikację.